Widzę, dobrze. Ja tam to widać bardzo dobrze, że tam się chowają. Panie, to jest zasadnie. Tam rozmawiają na temat koncepcji właśnie podatkowej. Tak. Właśnie, jak to chce być szalotkę, nie płacąc podatku, tak? A jak są jabłka od znajomych, no to się tam podatków nie płaci. Chociaż proszę Państwa, też usiłuje władza podatkować jakąś drobną wymianę usług, prawda? Jest taka... No nie, w Polsce taki jest, się zaczyna rozwijać, to jesteś na zachodzie, taka wymiana usług, powiedzmy, że dziewczyna popilnuje jakiejś pani dziecka, a ta pani ją pouczy języka w zamian. No więc to władza usiłuje opodatkować oczywiście, ale w Polsce to szybko doszli do wniosku, że to jest całkowicie nieskuteczne. No bo się... jak się na ogólach pojedzie. Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. No to jest największy, najgrubszy skok tego rodzaju, to jest chęć opodatkowania z pracy kobiet w domu. Bo co to jest, że myślę, że kobietom się należy pensja za pracę w domu. To jest świetny pomysł. Tylko, że domyślę, mąż zapłaci żonie 1000 zł, ale będzie jeszcze musiał odprowadzić 800 do fisku za i na składki, prawda? Bo to, o to chodzi, wyłącznie, to nie o te 1000, 800, prawda? Mniej więcej taka jest proporcja u nas między tym, co odprowadza, a jeszcze żona oczywiście od tych 1000 też 200 podatków zapłaci. No i, także łączny efekt jest taki, że chodzi o to, żeby zabrać 1000 zł ojcu rodzinie. Pod pretekstem troski o prawa jego żony. To jest takie, to już oszustwo jest tak bezczelne, że na razie się skończyło na propozycji. No, nikt jej nie podjął. Proszę. Jedno pytanie, panie profesorze, bo na norweski się spieszę, dlatego że wyciągam tak. Rękę bardzo z niegrzecznie i przepraszam. Czy państwo kościelne może istnieć i czy istniałoby, jeżeli by nie brało czynnego udziału w życiu finansowym, gospodarczym, politycznym, czy jest w stanie się utrzymać i istnieć? To jest tylko moje pytanie. Jak wiadomo, państwo kościelne istniało przez długi czas, bo od początku mniej więcej średniowiecza aż do wieku XIX i skutki były, powiedzmy sobie szczerze, nie najlepsze. Znaczy państwo to funkcjonowało jak państwo świeckie, papieże w pancerzu z mieczem, prawda, walczyli nad wrogami. To przepraszam, może ściśle, bo nie o tym nie chodzi, że pan profesor nie o tym opowiada. Chodzi tak. Konkretnie o tym, bo wiadomo jest wiele książek napisanych na ten temat. Nie, da pan o państwo kościelne, to jest konkretna nazwa, która oznacza państwo, które istniało od wieku 8 do 19. Przepraszam, ja precyzyjnie się wyraziłem, przepraszam, zmienię. Konkretnie jest napisane wiele książek na temat działalności gospodarczej finansowej państwa kościelnego. No muszę użyć czegoś na tego. Przepraszam, kościoła czy państwa kościelnego? Dobrze, jeżeli pan profesor woli kościoła, to powiem kościoła. Wiadomo, że kościół posiada udziały, banki, prowadzi życie gospodarcze, giełdowe itd. itd. No i pytanie jest, czy jest w stanie państwo kościół się utrzymać? Bo kościół to ja rozumiem my, a państwo kościelne to rozumiem jako państwo kościelne. I dlatego wolę użyć słowa państwo kościelne. Proszę pana, to mi się przypomina na to pytanie, to jest, myślę, że odpowiedź jest całkowicie oczywista, to znaczy, ponieważ ludziom towarzyszą dobra materialne, w związku z tym wszelka działalność ludzka musi być związana z obrotem dobrami materialnymi. Musi. To mi przypomina pana pytanie, to anegdotę kościelną, podobna autentyczna historia, że wysyłając, znaczy w wieku XIX, wysyłając projekt seminarium duchownego do Rzymu, przez skromność nie umieszczono w tym projekcie art. No, gdzie tam, na co prawda, urzędnicy rzymscy ze złośliwym komentarzem na czymś odesłali ten projekt. No po prostu, proszę sprawę, również, prawda, w pobożnym zakonie. I tyle. I tak samo jak państwo, kościół musi obracać pieniędzmi, natomiast pytanie jak? No to. To jest oczywiście ważne pytanie, gdzie można, warto sobie zadać, bo udział w życiu gospodarczym, jaki udział? Czy pieniądze kościoła inwestować? W co inwestować? Bardzo dużo interesów na rynku jest jakoś podejrzanie uwikłanych, trzeba uważać.
Następnie, ponieważ księża niekoniecznie się jednak znają na tych oblotach, więc pojawiają się już nie oszuści. No, w tej chwili, jak wiadomo, były problemy, bo jakiś tam szef Banku Watykańskiego, no, bo musi być jakaś instytucja, która te pieniądze po prostu przelewa i trzyma na koncie, no tego Bank Watykan musi mieć. To był pan Marcienko, szef tego Banku Polskiego, za nadto się nie znał, z jakimi tam jakiś aferzyści coś tam mu trochę ukradli, co próbowano zrzucić to na kościół, ale oczywiście kościół był to ofiarą oszustwa, jak w wielu innych takich sensacyjnych przypadkach. Natomiast w tej chwili na przykład jest uzdrowione, to znaczy już po tej lekcji zebrano po prostu radę nadzorczą tego banku z takich co uczciwych katolików, którzy są zaangażowani finanse i oni w tej chwili to bardzo dobrze prowadzą. Zresztą nawiasem mówiąc wycofali wszystkie pieniądze z amerykańskich nieruchomości już co najmniej na pół roku przed kryzysem. Czyli przewidzieli, że tam nie można inwestować. I to jest jednak margines, bo tak naprawdę to kościół no, opiera się na tym, co wpłacą bierni i to trzeba potem wydać. Owszem, to po drodze leży na jakimś koncie, ale zasadniczo no to jest raczej logika działania, powiedzmy, nie banku, nie państwa, tylko przedsiębiorstwa. To znaczy, że kościół musi, ponieważ no, przedsiębiorstwa w tym sensie na instytucji, której ludzie pracują i do której wpływają pieniądze. No to myślę zresztą, że kościół jest w tym sensie taką dobrą firmą i albo też powiedzmy federacją firm, bo banka na przykład polskich, to parafia jest samodzielna gospodarcza, ponieważ tam biskup nadzoruje, czy nie sprzedaż nieruchomości parafialnych jest, wymaga zgody biskupa, a nieruchomości decyzjalnych no zgody rzymu. To prawda, to nie jest przestrzegane, biskup Kucłowski przede się tak, jak tam pobiega nadzorem, to zrobił właśnie tam jacyś oszuści, prawda, zaciągnęli pożyczki na imię kościoła i uciekli z pieniędzmi, no to sprzedawał te nieruchomości bez zgody rzymu. No ale to taki raczej wyjątkowy przypadek. Normalnie jest to nakład, to jest pod kontrolą. Natomiast generalnie, no co, to proboszcz musi wyjść na zero, prawda? No musi wstać, prawda? Musi się starać, żeby wierni mu wpłacili pieniądze i żeby mu starczyło na wydatki. I to jest zdrowa zasada, proszę Państwa. To, co jest w Niemczech, że jest podatek kościelny i ksiądz, choćby nie kiknął palcem w bucie, to dostaje pensję biskupa, to jest zgubne. Tam jakiś dodatkowy dochód z parafii tacy ma, ale zatrzymanie księdza zupełnie nie zależy od tego wyniku. W Polsce to już nie bywa, no bo czasem to by ksiądz trafił na jedną parafię i też niewiele ma tych dochodów. No ale docelowo no, księżom opłaca się dobrze pracować. W tych kategoriach, jak mówią przedsiębiorstwa, to jest system zdrowszy. Tam, kościół, no, przez tam dobrowolność wpłat jest no, bardzo zdrową zasadą. No. To jest dobrze dla kościół, dla wiernych, dla kościoła. Wiernych, bo angażuje, wiedząc, że to zależy, a dla kościoła, dlatego że muszą tych wiernych. Jednak tam się jest podatku ściągalnego rządu przez urząd skarbowy, tak jak w tych innych krajach. Na razie zauważyłem, że w Polsce, że rzecznikami wprowadzenia podatku kościelnego byli biskupi, co do których skądinąd są podejrzenia o ich powiązaniach agentury. Nie czyli w trosce o kościół bym nie wierzył. No, proszę bardzo. Chciałbym, żeby Pan się odniósł do tej przypowieści. Znaczy, to jest do nagrywania, jest lepiej, żeby słychać. Chciałbym, żeby Pan się odniósł do przypowieści o zaradnym... O przypowieści o zaradnym rządcy. Bo tu jest pochwalenie... To bardzo jest trafne pytanie. Ja nawet pamiętałem o tej przypowieści, wymieniając przypowieści, pamiętam.
Oczywiście, ponieważ jest tam moja książka przy powieściach na stoliku, zdaje się, więc tam jest odpowiedź nieco obszerniejsza niż podam tutaj. Natomiast krótko, tak, przypowieść jest rzeczywiście trudna. Otóż uważam, że właściwa droga do jej wyjaśnienia to traktowania jej na sposób symboliczny. To znaczy, w większości przypowieści mamy ścisły związek między jakby jej materią, obrazem, a rzeczywistością oznaczaną. Wzrost ziarna symbolizuje tam wzrost duchowy. Natomiast jedno i drugie jest pozytywnym wzrostem. W tej przypowieści nie mamy takiego ścisłego związku między obrazem a znaczeniem, czyli jest właściwie nie przypowieścią, ale mówiąc językiem bachowym, alegorią. Obrazem o znaczeniu umownym. I znaczenie jest takie, że ludzie jak otrzymują w zarząd jakieś dobra. I jeżeli mają zyskać zbawienie, to muszą, nie mogą pod siebie tych wszystkich dóbr brać, tylko muszą puszczać je w obieg, dawać innym. Jeżeli to, co zrobił ten niby nieuczciwy rządca, on się podzielił tym majątkiem, który powierzył mu Pan. To nie miałoby sensu na płaszczyźnie dosłownej, bo na płaszczyźnie dosłownej jest to forma kradzieży. Natomiast jeżeli potraktować Pana jako symbol Boga, tak zresztą przeważnie w przypowieściach jest, a rządcy jako człowieka, który utrzymuje dobra w zarząd, to okazuje się, że umowa jest taka, że trzeba z tego coś, że trzeba darować ludziom część tych ich pożyczek, które u nas mają. I wtedy to myślę, że sens tej przypowieści jest całkowicie klarowny. Natomiast uczeni niezbyt chętni byli do przyjęcia takiej interpretacji, bo taki przesąd, że właśnie że w przypowieściach musi być ścisły związek między obrazem a tą przenośnią. Nie musi. W starożytności bardzo często używano takich obrazów umownych, symbolicznych, alegorycznych. Mamy u świętego Pawła taki przykład obrazu relacji między Izraelem a chrześcijanami pochodzenia pogańskiego. Chrześcijanie pochodzenia pogańskiego mówią, że są dzikimi oliwkami wszczepionymi w szlachetny pień oliwki Izraela. Otóż jest to całkowicie sprzeczne z zasadami szczepienia drzew, ponieważ na dzikim podkładzie szczepi się szlachetną odmianę odwrotnie. Ale święty Paweł nie dlatego tak powiedział, że był miastowy i nie znał się na szczepieniu drzew, bo myślę, że każdy człowiek wtedy wiedział, jak się trzeba szczepić. Ja też jestem miastowy, a wiem. Natomiast po prostu świadomie użył takiego obrazu umownego. I mają takie obrazy umowne. Nie, ale też w wizjach morskich to taka jest, są obrazy tak właściwie. Zupełnie sztuczne, no bo tam nie są to rzeczy występujące w przyrodzie. No, to proszę bardzo, myślę, że to chyba wyjaśniłem tą kwestię wystarczająco, może ktoś jeszcze? Ja mam więcej pytań, bo ktoś inny chce.